Chciałem wam teraz powiedzieć jeszcze słowo o masażu, a może zamiast mnie powie moja pasażerka, którą mam tutaj na fotelu obok. Bo pierwszy raz wsiada do tego samochodu i zdziwiła się, co ją nagle tam w fotelu rusza, a to jest masaż. No i jak ci się podoba? Jestem pod wrażeniem, Tak? Czyli już powiedziałaś, żebyś kupiła ten samochód, tak? Oczywiście. Przez ten masaż. No widzicie, czyli wystarczy dać masaż w fotelach i już kobieta jest kupiona, tak? Może już brać w samochód ciemno, nie musi nawet go prowadzić. Nie. Dobra, bo kierowca też ma taki sam masaż jak ty, to wiesz o tym? Tak. Tak, to wszystko. Także tu są te programy i masaż działa, masaż robi wrażenie. Zatrzymaliśmy się na czerwonym świetle, więc teraz mam moment, żeby jeszcze zapytać Martę, jak jej się jechało przez tą trasę naszą z centrum Warszawy teraz tutaj na Ochotę. Bardzo komfortowo, wygodnie. Tak? I nic ci nie przeszkadza w tym samochodzie, tak jak jedziemy na przykład, nie tłucze zawieszenie, jak przejeżdżamy przez studzienki czy dziury, albo... Nie. Fajnie ci jechało, tak? Bardzo no. A coś mówiłaś o tej nawigacji, że ci się podoba? Tak, podoba mi się ekran. Ekran, że jest w takim kształcie? Tak, że jest bardzo duży. No tak. No bo to jest ważne, że właśnie Marta powiedziała, że lubi widzieć drogę na wprost i często robi coś takiego w samochodzie, tak? Jak jedzie, jak ma mało nawigację, mały ekranik, a tutaj nie ma takiej potrzeby, bo jest duży, długi. Długi, tak. No dobra. No jeszcze coś chciałaś zadać, czy nie? Nie. Bo ja tu męczę moich pasażerów. Tego, że podoba mi się kierowca. A, kierowca! O, dobrze, no to dobrze. No to już teraz wyłączamy kamerę, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Dobra, to na razie.